Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj już Wielki Wtorek. Wczoraj rozważaliśmy postawę Marii, która była gotowa umrzeć razem z Jezusem, namaszczając mu stopy swoim drogim olejkiem. Dzisiaj bohaterami Ewangelii stają się dwaj apostołowie: święty Piotr oraz Judasz Iskariota. W przeciwieństwie do Marii, oni nie są jeszcze gotowi umrzeć razem z Jezusem. Oni mają swoje życie, swoje koncepcje na dalsze funkcjonowanie w tym świecie. Dlatego Jezus mówi w dzisiejszej Ewangelii: Jeden z Was mnie zdradzi, oraz Ty trzy razy się mnie wyprzesz. Zarówno Judasz, jak i Piotr, święty Piotr, mają nadal swój plan na życie. Judasz będzie przeliczał otrzymane srebrniki za zdradę Jezusa. Piotr będzie wolał chwycić za miecz i walczyć o swojego mistrza, ale żaden z nich nie chce pójść dalej na kalwarię, aby razem z Jezusem oddać swoje życie. Jaki smutny jest ich los! Judasz później umrze samotnie, ale Piotr po nawróceniu się będzie umierał razem z Jezusem na krzyżu, głową odwrócony do dołu. Takie jest i nasze życie. Do końca walczymy o swoje, do końca nie chcemy przyjąć śmierci, czyli przyjąć krzyża, przyjąć choroby, cierpienia, przyjąć nawet zdrady. Jezus pokazuje, że w pełnej akceptacji takiego losu jest nasza nadzieja, jest nasze zwycięstwo. Moi drodzy, na pięć dni przed paschą, czy Ty masz dalej swój plan na życie, czy przyjmiesz ten jeden? Boży Plan zbawienia, który Bóg ofiarował Ci w swoim Synu Jezusie Chrystusie, jeśli tak, idź z Nim razem w stronę Jerozolimy. Za dwa dni zaczniemy wielkie wydarzenia Trydłum paschalnego.